Dzień dobry, u nas na zegarkach po 6:00, my już na lotnisku. Już po odprawie, zaraz idziemy na strefę, na shopping. Tak, powiem wam, że krótko żeśmy spały, jak może zauważyliście w poprzednim vlogu. Nie wiem, ile my spałyśmy ostatecznie, 3 godziny może, więc sorry, jak źle wyglądamy. Budzie spuchnięte. Tak. Ale zadowolone, szczęśliwe. Bagaże nadane, wszystko w porządeczku. Wszystko zgodnie z planem. No i co? Do zobaczenia już po drugiej stronie. To do zobaczyska. Let's get it done, take my hand, just follow me. Shadow and me are one. Misia, jak zakupy? No super. Ruszamy dalej. Kupiliśmy jeszcze wszystkiego, co chciałyśmy. Tak, ale ruszamy jeszcze na perfum. Chociaż nie mamy za dużo czasu już, więc resztę kupimy na miejscu. Na miejscu, dokładnie. Nasz gate to 305. Słuchajcie, zakończyliśmy nasz shopping na strefie. Teraz już czekamy do wyjścia na samolot. W miejscu, jak widać, w takich liniach lotniczych zawsze dostaje się kocyk, słuchawki, podusie. Miejsca bardzo wygodne, ekraniki mamy. Wszystko się zgadza. Siedzimy, tak. Za chwilę odlot, podekscytowane. Bardzo miło. Dostałyśmy kocyki i słuchawki. Ale jeszcze zabieramy się na sprawdzanie, jaki repertuar dają. Ale ja czekam jeszcze na jakieś gadżety. Wspominałyśmy wcześniej, Madzie z gadżeciarką. Czeka na gadżety. Słuchajcie, odkryliśmy, że jest akcja, coś czego nigdy nie widziałyśmy. To jest taki przycisk. Magia go wcisnęła i zobaczcie, teraz magia się dzieje. Chwilkę trzeba poczekać. Niestety, powiem wam, że troszkę długo to trwa, żeby do czarnego. A, odbija się, bo ktoś ma włączone. Okej. Teraz rozjaśniamy znowu i coraz jaśniej. Niezły gadżet, co? Po 5 godzin lotu za nami i zaserwowali nam prasę. Więcej chyba. Tak, jest to teraz jakiś taki pudełeczko na jedzenie, czy to jest? Także mi się otwiera stąd. Lecz zajechane, to uspało. Tak. Siadam. Otwierasz? Co tam jest?
Jesteśmy na lotnisku w Katarze. Lecimy na kolejny lot. 2 godziny. Spędzimy tutaj. Lecimy dalej. Niestety z przykrością stwierdzam, że nie możemy wyjść poza lotnisko. No, szkoda. Ale przylecimy tu jeszcze z wami na pewno. Tak. Także spieszymy się, odezwiemy się do was później. Chodźcie z nami, robimy airport tour. Palmy na lotnisku to już norma. W Dubaju są także. Jeszcze pokażemy wam misia. Lotnisko jest bardzo duże i wypasione, nie? Bardzo. Ale dobrze oznakowane. I naprawdę wszystko idzie sprawnie. Taki oto sobie misie tutaj. Tak sobie idziemy po lotnisku, to jest taka mała lipa. Słaby, co nie? W takim Madzie jeździła, jakbyście nie wiedzieli. Prawda? Tak, prawda. Tylko że wiałem. Dobra, idziemy szukać gate'u. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj na lotnisku nawet jest spa i siłownia. Więc tutaj, jeżeli będziecie musieli zostawać na noc, no to jest co robić. A tutaj patrzcie. Słynne czekoladki Godiva. Faktycznie jadłyśmy przepyszne, nie? Patrzcie, na górze jedzie kolejka. Taka sytuacja. A my po środku... A my po środku pędzimy, tak. Jesteśmy w Katarze na lotnisku. Jest mega luksusowo. Bardzo podobnie jak w Dubaju. Tak. I słuchajcie, powiem wam, że mamy kawałek drogi do naszego kolejnego gate'u. Lotnisko jest mega wielkie. Mega. Nad nami jeszcze kolejki jeżdżą. Ale mamy jeszcze czas, więc zdążymy na pewno. Nasze bagaże poleciały bezpośrednio do miejsca docelowego, także nie ma problemu z tym. Tak. Pozostała nam podręczna i plecaczek ze sprzętem. No nic, to odezwiemy się do was później. Już pewnie z samolotu. Mega jesteśmy zajechane, ale nagrywamy. Po ponad 7-godzinnym locie, a teraz jeszcze czeka nas 8 godzin lotu. Dokładnie. Także razem 15 godzin lotu plus stopover i to ile czekałyśmy na lotnisku w Dublinie, także podróż generalnie będzie trwała jakieś 24 godziny. To także tak hardkorowo. No nic, do zobaczenia później. Do zobaczenia. Jedziemy tak zwanym pasem dla leniwców. Nie, tak naprawdę żartujemy, my tu zawsze idziemy. Przestanęłyśmy, aby wam tutaj nagrać. Ale bardzo szybko i sprawnie nam poszło. Wszystko, pewnie. Wyświetlenie bagażu. Bardzo sprawna obsługa, naprawdę. W Dublinie żeśmy czekały długo. Kolejna odprawa. Czekamy w kolejce. Jak się czujesz? Czuję się świetnie, lekko zmęczona. Podekscytowana. Jak widać, troszkę inny samolot, troszkę inne gadżety. W końcu są gadżety. Coś tutaj dostałyśmy, zaraz zobaczymy, zaraz wam pokażemy. Słuchajcie, tym samolotem będziemy lecieć tylko o godzinę dłużej. Bardzo można zbudnić do góry, mamy wrażenie, że jest dużo więcej miejsca. Patrzcie.
końcu gadżety, bo jestem spragniona jakichś gadżetów. Ja myślę, że gadżety. To jest maseczka na twarz i a ja myślę, że jest, zębów. No i skarpetki chyba. A, pewnie tak. Zgadza się, szczoteczka do zębów, opaska do spanka i skarpeciowy, jakby komuś było zimno. Ostatnim razem miałyśmy taką opaskę na oczy, z jednej strony miałyśmy napisane wake me up to wake eat. Me up to eat, a z drugiej strony, że sobie śpimy. Także Kiciuś zakłada i idzie spać. Oglądaliście Szukać Przeznaczenie, pierwszą część w samolocie? Nie. Powiem wam, że ja za każdym razem jak lecę, to sprawdzam, czy czasami ten dzyndzelek się nie urwał. To jak tam, kto nie oglądał, niech koniecznie obejrzy. Będzie wiedział, o co chodzi. W Katarze już ciemno. Niestety za dużo nam nie udało się zobaczyć, ale następnym razem przyjedziemy tutaj na pewno na dłużej. Na bardzo długo nie ma co, ale myślę, że 2-3 dni to byłoby spoko, nie? Tak. Także nasza misja na następny raz. Startujemy, a my chyba się drzemiemy. Tak, lecimy spać, także odezwiemy się już do was, jak zalecimy na miejsce. Pozdrawiamy was. Słuchajcie, czegoś takiego wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Kamera na czubku samolotu będzie nam pokazywać, jak lecimy. Tam będzie jasno, że będzie ładnie widać. Czyli rano nagramy pewnie. Chyba, że przyśniemy. Ja obserwuję z czubka. A Madzie obserwujemy podwozie. Tak. Startujemy. Słuchajcie, wjechały do nas dania. To bułeczka z serkiem, deserek, warzywka, kurczaczek. I woda. I woda arabska. I słuchajcie, w międzyczasie oglądamy film, śmieszna komedia. Znaczyt. No, w Ekwadorze siedzi akcja. Przywiedziałyśmy nasze maski, tylko nie wiedziałyśmy, że one są czarne. Wyglądamy na zakres terrorystki. No dokładnie, jeszcze z czymś takim się nie spotkałam. Bo to myśleli, że chcemy zrobić napad. Lecimy arabskimi liniami lotniczymi, jeszcze czarne maski mamy na twarzy. To jest wesoło, nie? Pójdę, no pomyślą, że chcemy właśnie jakiś napad zrobić, czy coś. Ale ja... No nic, idziemy się relaksować. Przyszło znowu do nas jedzonko. A co to jest? Tym razem chicken sandwich. Jak sandwich, ale zobaczymy co tam. Widok z kamer z samolotu. To robi wrażenie. Słuchajcie, wylądowałyśmy już w Singapurze. To była długa podróż. Bardzo długa. Wymęczona. Wymęczone turbulencje miałyśmy. Bardzo nie wiem, co jest spać. Długi dzień dzisiaj przed nami, także później się do was odezwiemy. Wysiadamy powoli, zaraz wam pokażemy drogę. Just follow me. Shadow me, I want.
powrót do hotelu. Jesteśmy na plaży. Idziemy pierwszy raz moczyć nogi. Musimy sprawdzić, jaka woda. O, przyjemna. Przyjemna. Popatrzcie tam, jakie atrakcje. Zjeżdżanie na linię i kolejka. Szykowałyśmy się właśnie w hotelu. Znajdujemy się w Shangri-La na Sentosa Island. Oczywiście pierwsze co? Sprawdzamy, czy widok się zgadza. Oczywiście wzięłyśmy sobie pokój z panoramicznym widokiem. No i się zgadza. Teraz czekamy na nasze walizki. Tutaj patrzcie, takie okno na świat. Do łazienki. Podoba ci się? Bardzo. Jestem zachwycona. Przepiękny moment widać z pokoju. Prysznic. Wanna. Teraz nam się przyda po takiej długiej podróży. No i czekamy na walizki, wykąpiemy się, odezwiemy się do was później. Powiem wam, że jestem w szoku. Byłam już w mnóstwo hotelach. Nigdy się nie spotkałam, żeby była szczoteczka do zębów. Nawet w najlepszych hotelach typu Atlantis, The Palm itd. I przemiła obsługa do tego. Early check-in. Nie było żadnych problemów, przemiło. Prawda? Jak widzicie, wykąpałyśmy się już. Odświeżyłyśmy. Więc ruszamy się przejść na spacer. Za nami przepiękna panorama z naszego pokoju. Wyspa Sentosa. Idziemy właśnie na plażę. Pozdrawiamy i do zobaczenia potem.